kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment Family. I tak jak pytałam was na Instagramie, który wyświetla się właśnie tutaj, pytałam was, czy chcielibyście zobaczyć taki hol zakupowy do łazienki. Wszystko jest z Jyska, więc to będzie taki pierwszy hol. Ja wam go podzielę na dwie części, tylko nie chciałam po prostu ich mieszać między sobą. Dzisiaj idziemy dokupić jeszcze kilka rzeczy. Pojawią się lampy, także już za niedługo mam nadzieję, że będzie praktycznie chociaż jedno pomieszczenie w 100% skończone. Jeżeli jesteście zainteresowane, co tam dobrego znalazłam, a jak widzicie jest tego dość sporo, to zapraszam do oglądania, a może i nawet do zainspirowania się. Jedna taka lipa, to dostałam worek bez uchwytów i tak żeśmy to nieśli z moim Krzysiem do samochodu, ale dobra, donieśliśmy, mam nadzieję, że wszystko jest całości i nic nam się nie potłukło. Mam oczywiście paragon za wszystkie zakupy, oprócz koca, który wam pokażę, który tutaj zobaczycie. Zapłaciłam 192 zł i tutaj wam pokazuję. Ja te wszystkie rzeczy kupowałam bodajże w piątek. W piątek 10, to jest chyba 10 stycznia. Postaram się dodać w opisie linki do wszystkich produktów, które tutaj są zakupione. Jak mi tylko starczy czasu i uda mi się wszystkie znaleźć. Także trzymajcie kciuki. Lecimy po pierwsze. Pierwsza rzecz to świeczka, bo jakby mogło zabraknąć świeczki u mnie. Zresztą nie jest tylko jedna. Świeczka jest właśnie do łazienki, idealnie nam pasuje, bo chcę kupić też rzeczy na szczoteczkę do zębów, mydło i tak dalej z elementem drewna. Także tutaj idealnie się nam wpasowuje. Świeczka jest biało-szaro-brązowa, czyli kolory naszej łazienki. I to jest świeczka Anton, ja zapłaciłam za nią 11,60. Jej zapach to jest zapach takiego świeżego prania, świeżej bawełny. On jest lekki, delikatny i wnosi taką świeżość do domu. Zestaw takich świeczek podgrzewaczy i one mają, już są jakby spakowane w takie szklane opakowania i one są po prostu tak wsadzone w szklane opakowaniu, więc jeżeli świeczka nam się stopi, to będzie idealne miejsce po prostu na podgrzewacz, żeby go sobie tutaj włożyć i gdzieś tam dołożyć do całego na przykład zestawienia świeczek, które gdzieś tam będziecie miały. To są świeczki Vitus, już je szukam i za zestaw tych świeczek 6 sztuk z opakowaniami szklanymi zapłaciłam 11,65. Następna rzecz to taka mała świeczka i mam tutaj jeszcze jedną taką większą. Po co, to wam zaraz pokażę i powiem. Ona kosztowała 3 zł, to pamiętam. I większa, którą zaraz zobaczycie, kosztowała 5, ale to za chwilkę. Do tego kupiłam taki pojemnik właśnie na tą mniejszą świeczkę tutaj, bo potrzebuję go do takiego zestawu, który sobie tam skomponowałam, taki wymysł mój. I to jest Albinus. Opakowanie, ono jest w 3 kolorach i ono kosztowało 2,25. Są w różnych kolorach i zastanawiam się, czy by się nie skusić na więcej, ponieważ nawet tutaj za mną przy telewizorze będzie bardzo ładnie się prezentował. Jest szary, różowy i chyba zielony, jak dobrze pamiętam. Następna rzecz to taki mały kaktusik i ona kosztowała tutaj 5 zł, 4,50 właściwie. Więc już wam pokazuję, do czego to będę potrzebować. Chwila, momento. I przepiękne świeczniki, które mogą też robić zapalony. O, tutaj jest ta duża świeczka. To jest coś takiego, kupiłam sztuk 2. I to można sobie tutaj uzupełnić jakimiś tam kwiatuszkami pojedynczymi. Można zdjąć, już wam to otwieram. Można zdjąć i mieć po prostu miejsce na świeczkę. Miejsce na świeczkę. Można też wyjąć tą świeczkę i mieć fajny wazonik na jakieś tam, nie wiem, tulipany albo coś takiego do postawienia na stół. Góra jest w kolorze złotym i srebrnym. Ja, że złota to nie mam zbyt wiele akurat w łazience, więc wybrałam sobie srebrną górę. Kolejną rzeczą jest taki pokrowiec i on tutaj miał gdzieś opakowanie, jakieś kosztowało niecałe 18 zł. I to może być
taki pojemnik na Waszą biżuterię przy umywalce. Może to być też pojemnik na produkty typu podkład, jakiś bronzer podręczny, który potrzebujecie po prostu, żeby rano szybciutko się pomalować. Ja stwierdziłam, że po prostu zrobię tutaj taką mini kompozycję. I akurat te rzeczy mi tutaj idealnie pasowały. Stwierdziłam, że to sobie postawię i tymczasowo będzie to po prostu tylko pod kątem wyglądającym, a jeżeli będę potrzebowała wrzucić tam jakąś biżuterię czy cokolwiek innego, to również świetnie się sprawdzi. Z racji, że mamy dość szeroką umywalkę, to ten pojemnik idealnie zmieści nam się na umywalce, ale co ja dokładnie chcę z tymi wszystkimi rzeczami zrobić i jak je poukładać, to zobaczycie na osobnym filmie. Dzisiaj tylko zakupy, które udało mi się dorwać. Kupiłam sztuczny kwiatek, to jest sztuczna paprotka. Dopóki jest za oknem zimowo i nie jestem w stanie przynieść do domu prawdziwych tego typu rzeczy, to sztuczny nam powinien wystarczyć. I tutaj ten produkt bardzo ładnie odwzorowuje realną paprotkę, tylko tak jak mówię, no będzie, że tak powiem, trwalszy zdecydowanie. Takich dynksów i tentegów dodatkowych to jest zmiotka do wody, ja to tak nazywam. I ta zmiotka do wody jest idealna pod prysznic, ponieważ my mamy odpływ liniowy i aktualnie mam byle jaką zakupioną gdzieś tam podczas zakupów spożywczych i ona mi się po prostu cały czas wala pod prysznicem. A tutaj w zestawie jest dołączony, jak to się nazywa? Ten taki przystawka, haczyk, gdzie będę mogła po prostu to zawiesić i nie będzie nam się walał taki no niespecjalnie estetyczny produkt pod prysznicem, więc schowam sobie gdzieś go tam z tyłu, żeby nie był widoczny na pierwszy rzut oka po wejściu do łazienki. A ty gdzie tutaj chodzisz? Spadniesz mi i co, misia? Chodź tu. No i gdzie? To już ty lubisz tam chodzić, już tyle razy stamtąd spadłaś. No, ty musisz też zobaczyć, tak? Co my tu mamy? Co my tu mamy, myszko? Muszę przerwać, bo idziemy siku, tak? Tak? Moje, moje. Przepraszam bardzo, muszę przerwać, gdyż zew natury wzywa. Jesteśmy z powrotem! Kolejna rzecz to pojemniki. To są pojemniki. One są bardzo podobne do takich IKEA-owskich stricte pojemników. Wszystkie mam jednej wielkości. Jeden kosztuje 17 zł. No super. Wyjmę ten, który mogę wyjąć. 17 zł i ja już mam kupione wcześniej dwa takie same. Teraz dokupiłam jeszcze trzy, ponieważ chciałabym po prostu, że tak powiem, pokolekcjonować i podzielić rzeczy typu produkty do włosów, produkty do twarzy, jakieś tam kremy osobno, żeby one się nie walały po całej szufladzie, tylko żeby po prostu były włożone w właśnie takie pudełka, przez co zrobi nam się porządek, one nie będą absolutnie wszędzie, przede wszystkim nie będą się przewracać, jeżeli będziemy miały jakiś podkład, to możemy go tutaj włożyć, te pojemniki są całkowicie plastikowe, więc pod bieżącą wodą bez problemu je umyjemy. Nie chciałam bawić się tutaj w żadną wiklinę ani nic takiego, ponieważ takie rzeczy ciężko doczyścić. Natomiast tutaj takie zwykłe białe pojemniki, bez problemu wszystko to, co się tam wsadzi, to co się tam ubrudzi, płyn do mycia naczyń, działamy i są z powrotem czyste. Krzyś używa też maszynki do golenia twarzy, brody i tak dalej. I w tej maszynce zawsze pomimo jej wyczyszczenia coś tam zostaje, więc jest osobny pojemnik właśnie na tą maszynkę. I jeżeli jakieś włoski spadają, to ja nie muszę ich wyciągać z rogów szuflady, tylko po prostu wyjmuję maszynkę, czy tam Krzychu sobie wyjmuję maszynkę, przepłuczę, wytrzę papierowym ręcznikiem i dalej wszystko. Wszystko mamy czyste, estetyczne i nie muszę się tyle bawić ze sprzątaniem. Ja uważam, że trzeba sobie życie ułatwiać, a nie utrudniać, więc łatwiej jest umyć pojedynczy pojemnik niż próbować wygrzebać brud z szuflady. A tak to ja wystarczy, że wytrę jakiś tam kurz i szuflada cały czas jest uporządkowana i czysta. Jak to zrobimy? To tak jak mówiłam, osobny film. Ostatnia rzecz z tego paragonu. To moja chluba i duma. Tom, 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 tom.
nic nie widzicie. To jest ostatnia rzecz, która była generalnie najdroższa i już wam mówię, ile ona kosztowała. Kosztowała 54 zł, więc najwięcej z tego całego paragonu. Ale zobaczcie, co to jest. To jest taki słój z podstawką drewnianą i on jest przepiękny. Tutaj nawet mamy pokazane, jak go używać. Ja zanim zobaczyłam, co tu jest narysowane, to właśnie w taki sposób chciałam go użyć. Teraz, póki mamy zimę, chciałam wsadzić tam właśnie tą dużą świeczkę. Tutaj, żeby była wewnątrz i delikatnie ją odpalę, będzie dawała ładne światło, przy czym świeczka będzie bezpieczna. A latem, gdy już wszystko nam się zazieleni, chciałam zrobić w niej taki ogród w słoiku i również dać go na półkę w łazience. Jak go zobaczyłam, to stwierdziłam, że nie, no muszę kupić. Także jest piękny. No i ostatnia rzecz, co prawda z innego paragonu, ale tą wam bardzo, bardzo polecam. Jest to koc. To jest koc bardzo duży, taki ala jakby, kurczę, to jest niby taki polar, ale nie do końca. I tutaj wam go mogę spokojnie polecić. On w normalnej cenie kosztuje 100 zł. Ja go kupiłam na promocji za 35. Za 35. I teoretycznie kupiłam go po to, żeby go po prostu przeciąć, przeszyć na maszynie i dać tutaj na kanapy, co by, gdyby coś się rozlało i tak dalej, to łatwiej nam jest, wiadomo, wyprać koc, niż prać całą kanapę. Ale jest mi go trochę szkoda, powiem wam szczerze, bo to jest naprawdę rewelacyjny, piękny, ciepły koc, który nie zmienia swojego wyglądu podczas prania. Bo generalnie bardzo często właśnie takie koce, które mają, są z takiego jakby misia polaru, no bardziej miś niż polar, lubią się ubijać i potem tak, no nie wyglądają zbyt dobrze, robią się z nich takie ściereczki i właściwie tylko na ściereczki można je wykorzystać. Natomiast ten ja piorę bardzo często, ponieważ wrzucam go po prostu tak z wymianą pościeli i nic absolutnie się z nim nie dzieje. Jak to wszystko poukładamy, zobaczycie już na kolejnym filmie. Czekają nas jeszcze jedne zakupy łazienkowe. Dajcie znać w postaci łapki w górę, czy film wam się podoba. Ja się z wami żegnam, bardzo cieplutko, całuję, ściskam mocno. Napiszcie mi w komentarzu, co podobało wam się z tego zestawu najbardziej i co u was sprawdziłoby się najlepiej i najbardziej by się przydało. Ja się z wami żegnam, pa! Do zobaczyska w kolejnym filmie.